Witamy wszystkich, z nami jest nowy pomocnik Śląska-Wrocław, Marcin Cebula. Cześć Marcin. Cześć wszystkim. Może zaczniemy od trochę innej strony, bo niektórzy piłkarze lubią sobie odhaczać te piłkarskie punkty na mapie, grają w wielu klubach, a dla Ciebie Śląsk jest tak na dobrą sprawę takim trzecim poważnym klubie na tym najwyższym poziomie. Skąd u Ciebie takie podejście? Na początku zaczynałem swoją karierę w juniorach w Polonii Staszów. Później do gimnazjum, do szkoły dołączyłem do Kielc, do Korony Kielce i tam się zadomowiłem tak naprawdę. Tam jest mój teraz w Kielcach drugi dom, także jeżeli gdzieś tam jest tylko jakieś wolne, to wracam do Kielc i wiadomo, tam do rodzinnych stron, do Staszowa. Także w Kielcach spędziłem bardzo, bardzo długie lata i też bardzo miło wspominam ten czas. Po 7-8 latach w pierwszej drużynie w Koronie poszedłem do Rakowa Częstochowa, w którym byłem 4 lata i teraz dołączyłem do Śląska. Także ciężko powiedzieć, czemu to jest mój trzeci klub, ale myślę, że to też nie jest złe, tylko gdzieś tam wspominam to dobrze. No wiadomo, że może jeżeli bym gdzieś tam wcześniej odszedł może z Kielc, gdzieś tam może by mi to dało jakiegoś tam jeszcze większego kopa. No ale też nie chcę do tego wracać, cieszę się, że tutaj jestem i zrobię wszystko, żeby pomóc Śląskowi. W Rakowie spędziłeś 4 lata, można powiedzieć, że na tym polskim poziomie zdobyłeś wszystko, co się da i też faza grupowa Ligi Europy. Wiadomo, że dość trudno na pewno powiedzieć o tym wszystkich w kilku słowach, ale chociaż spróbuj, jak oceniłbyś, podsumował ten swój czas spędzony w Częstochowie? No powiem szczerze, że początek tej przygody w Rakowie był bardzo, bardzo owocny i naprawdę, na pewno dobrze go wspominam. Niestety przytrafiły się, jak to gdzieś tam w sporcie bywa, przytrafiły się te kontuzje, które niestety mnie nie ominęły i gdzieś tam trochę tego czasu straciłem. Ale no tak jak gdzieś tam wcześniej mówiłem, no że tak naprawdę jeżeli chodzi o polskie podwórko, to zdobyłem z Rakowem wszystko, także na pewno ten czas z Rakowem jest dla mnie najlepszym gdzieś tam czasem spędzonym gdzieś tam w tej karierze, bo jednak no to nie ma co mówić. Mistrzostwo Polski jest czymś tak naprawdę najważniejszym w polskiej ekstraklasie i to się nam udało zdobyć, także to pozostanie ze mną do końca. I co, no teraz gdzieś tam przede mną nowe wyzwanie i mam nadzieję, że tego mistrza zrobimy w Śląsku. Po tych kontuzjach został jakiś ślad? Czujesz się gotowy do rywalizacji znowu na tym najwyższym poziomie? Znaczy no tak, to gdzieś tam miałem problemy tutaj z okolicami brzucha i z tym się już tak naprawdę wyleczyłem w 100%, także nie odczuwam żadnego dyskomfortu i jestem w pełni zdrowy, także to jest dla mnie najważniejsze i wiem, że jeżeli będę zdrowy, to jestem w stanie dużo wnieść na boisku. Rozumiem. A co zdecydowało tak naprawdę, że wybrałeś Śląsk-Wrocław? Może były też jakieś inne oferty? To znaczy, no, zapytań było sporo, ale myślę, że też na pewno rozmowa z trenerem Magierą gdzieś tam dużo wniosła do tego, że gdzieś tam przekonała mnie ta rozmowa, żeby dołączyć do Śląska. Na pewno wicemistrzostwo Polski, puchary, to jest coś, co tak naprawdę mnie tutaj przyciągnęło, można powiedzieć, bo w Rakowie graliśmy w tych pucharach i naprawdę jest to coś niesamowitego. Także no, myślę, że te trzy rzeczy są takie kluczowe. Jest taka, teraz można powiedzieć, taki reunion, no bo jest Sebastian Musiolik, jest Petr Schwarz, jesteś ty, no starzy, dobrzy znajomi. Czy rozmawiałeś może przed transferem, przed przejściem do Śląska ze Szwaniem o Śląsku, jak to tu wszystko wygląda? Telefonicznie nie rozmawialiśmy, ale gdzieś tam wymieniliśmy parę wiadomości, także na pewno Szwanie też był taką osobą, która może nie przekonywała mnie, ale była też gdzieś tam za tym, żebym do tego klubu dołączył i tak się stało, także cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Słuchaj, jak ty oceniasz w ogóle z twojej perspektywy ten poprzedni sezon Śląska? No bo na pewno byliśmy jednym z największych zaskoczeń ubiegłego sezonu. Wiadomo, ostatnie dwa sezony były dość trudne, ale ten ostatni się udał. Jak ty w ogóle na to patrzyłeś? No bo na pewno zerkałeś, wiadomo, piłkarz ekstraklasy to też mimochodem patrzy, jak inne kluby sobie radzą. Kurczę, no myślę, że Śląska-Wrocław miejsce jest w tym miejscu, na którym gdzieś tam skończyliście w tamtym sezonie i dlatego na pewno jest to bardzo dobrze zorganizowana drużyna. To było widać od początku i widać, że po prostu gdzieś tam ta defensywa bardzo dobra i wyjście z kontry, to gdzieś tam to po prostu było widać z zewnątrz, a tak naprawdę ciężko powiedzieć, co się działo w środku. Także no takie myślę, że te rzeczy, które tak naprawdę na pierwszy rzut oka było widać. Także no, taka myślę, że dyscyplina
i dobra defensywa i kontratak, to były takie rzeczy, które można było zobaczyć z zewnątrz. Co prawda dopiero zacząłeś trenować tutaj w Austrii z nami, są to twoje pierwsze dni w nowej drużynie, ale masz już może jakieś spostrzeżenia na temat tego, jak funkcjonuje zespół drużyny jako kolektyw? No myślę, że na pewno, tak jak przed chwilą powiedziałem, że ta organizacja gry jest bardzo ważna i gdzieś na pewno będę się musiał tej taktyki tutaj nauczyć, bo wiadomo, że gdzieś tam są inne założenia, jak miałem w Rakowie, także na pewno fajnie, że już dołączyłem do drużyny, bo no, tak jak mówię, no też gdzieś tam miałem teraz trochę przerwy, także dla mnie też to było ważne, żeby dołączyć jak najszybciej tutaj do drużyny i po prostu trenować i gdzieś tam uczyć się tej taktyki i co, no i jestem pewny, że będę gotowy na pierwsze mecze. Jesteś dość uniwersalnym piłkarzem, wydaje nam się wszystkim, ale na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? To znaczy, no, najlepiej czuję się gdzieś tam na tym ofensywnym pomocniku, także ten środek pola bardziej ofensywny. Myślę, że to jest takie miejsce, w którym czuję się najswobodniej, ale też gdzieś tam ten bok pomocy, lewa strona, także też myślę, że ten, tak można powiedzieć, że te dwie pozycje są takie moje najbardziej ulubione, a tak naprawdę tam gdzie trener mnie postawi, to wiadomo, no, że tam się zagra i też trochę w tej piłce się już jest, także myślę, że z tym nie będzie problemu. Czego możemy spodziewać się po Marcinie Cebuli w tym nadchodzącym sezonie? Myślę, że takiej świeżości. Myślę, że ten gdzieś tam ta kreatywność z piłką, na pewno takiej tej kreatywności, takiego może luzu z piłką, gdzieś tam tego pociągu ofensywnego. Także no myślę, że to są takie rzeczy, które mam i na pewno będę chciał to pokazać. Może tak na koniec są jakieś cele już na ten moment, które sobie stawiasz przed tym nadchodzącym sezonem? Indywidualne też i drużynowe? Kurczę, no powiem szczerze, że dla mnie najważniejsze jest zdrowie i na pewno jak jeżeli będę zdrowy, to te cele będą jak gdzieś tam najwyższe. Na pewno celem gdzieś tam cel zespołowy jeszcze gdzieś tam nie był nam tutaj mówiony, także nie będę chciał, nie chcę mówić, oczywiście. Ale na pewno będziemy walczyli o najwyższe cele, także to jest ważne, a ja na pewno będę chciał pomóc drużynie na pewno w tych liczbach ofensywnych, także na pewno też gdzieś tam bramki, asysty, to będzie to, co będę chciał po prostu wnieść. No to w takim razie powodzenia i trzymamy kciuki, aby tak właśnie. Dziękuję bardzo.